Fitzgerald to symbol epoki Prusja. Każdy liczący się ówczesny poeta pisał romanse o Graalu. Na przełomie XII i XIII wieku doszło do olbrzymiego rozwoju tego typu literatury. Ozdobka. Pierwszego Graala opisał Chrétien de Troyes, który mieszkał nieopodal Troyes, skąd pochodzili templariusze. Jego wersję datuje się na lata 80. XII wieku, czyli pod koniec obecności templariuszy w Jerozolimie. Czym jest święty Graal? Od dawna sądzono, że to kielich, z którego pił Jezus podczas ostatniej wieczerzy. Istnieją jednak inne teorie. Może to być fiolka ze świętą krwią, może to być oślepiające światło, jak w mitach arturiańskich. Niektórzy twierdzą, że Graal to chrześcijańska wersja celtyckiego kotła obfitości. Może to być srebrna patera, włócznia, tajemna księga, chociażby Ewangelia świętego Jana. Istnieje też teoria dotycząca potomstwa Jezusa i Marii Magdaleny. Graal miałby być łonem Marii Magdaleny, która miała z Jezusem dzieci. O tym właśnie mówi kod Leonardo da Vinci. Graal ma niezwykłą zdolność objawienia się ludziom w różnych postaciach. A teraz szok. Jest tyle Graali, ilu jego poszukiwaczy. W takim razie, jakiego Graala mieli templariusze? Zostawmy jednak mistycyzm. Templariusze mogli wszak szukać czegoś o wiele bardziej przyziemnego. Według jednej z teorii byli archeologami szukającymi pod świątynią skarbu ukrytego przez Żydów po rzymskiej inwazji w roku 70 naszej ery. To było złoto, klejnoty. Ukryto je podczas żydowskiej rewolty z roku 66 i nigdy nie odnaleziono. Teoria ta znalazła pewne potwierdzenie w roku 1952.